Tak by wyglądał mój ślub. Popatrzcie sami. Zmierzam ku ołtarzowi z moją ukochaną, której właściwie teraz nie ma przy moim boku, ale jest w mojej wyobraźni. No to ruszamy, nie? No. I tak byśmy sobie szli. Panu Bogu, wiernemu, jedynemu, naszemu kochanemu. I w tej kaplicy mianowicie przyjąłbym sakrament małżeński. Jest tutaj przepięknie. To jest fantastycznego. A czy to się kiedyś spełni, wydarzy i tak dalej? Tego nie mogę powiedzieć, że tak. Ale myślę, że tak. Tak, tak. Tik, tak. Właśnie. Nie, no dobra. Jestem w kościele, także nie będę sobie tutaj robił zbytnio sregieli. Bo takie zawartości Pisma Świętego, jak tutaj właśnie stoi. Są bardzo mądre słowa. Bo to przecież jest nie filozofia, tylko samo życie. A mądrość wywodzi się z kreatywności i osobowości. Tak, patrzcie, jak ładny tu żółwek jest. Coś fantastycznego, aż mi ciarie przeszły po plecach. A tak przechodziłem dzisiaj, no już nie będę mówił, koło jakiej pani, koło pani Kopras. I tak na mnie spojrzała i wiem, co sobie pomyślała, ale tu jest fajne echo, wiecie. Tu nie trzeba głośno mówić nawet, po prostu szeptem. Szeptem można mówić i będzie słychać na drugim końcu kaplicy. Tak. Coś fantastycznego. Nie potrzebuję żadnych czerwonych, nie wiem jakich, dywanów i tak dalej dla takiej ceremonii jak sakrament małżeński. Po prostu tylko, żeby ona mi towarzyszyła i właśnie w tym momencie wciska mi obrączkę na palec. Wiecie, jaka to jest wtedy powaga i nie opuszczę cię aż do śmierci. Tak. No dobra, nie będę się tutaj nad ślubem już zastanawiał, ale myślę, że kiedyś to się zdarzy. Fajne rogi. Jezu, ufam Tobie, byś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Tu jest rewelacyjnie. Ja lepiej jak w klasztorze w Wronku. W tej kaplicy. No w hojnie, powiem szczerze. Może luknę jeszcze do Pisma Świętego i przeczytam. Niedziela zwykła. Ewangelia. Błogosławieni ubodzy duchem. Słowo Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani synami Bożymi. Piękne, mądre słowa. Aż mi się płakać chce. Dobra, bo się za chwilę płaczę. No, pozdrawiam wszystkich wierzących i tak dalej. Z Bogiem.